Pani marszałek, Wysoka Izbo. Są pośrednie i bezpośrednie sposoby wspierania dzietności. Wy od razu, kiedy przyszliście do władzy, zlikwidowaliście ten najbardziej bezpośredni, in vitro. My po was dzisiaj musimy sprzątać, odbudować musimy politykę prorodzinną. Bo przecież jest tak, że nikt Polakom dzisiaj nie zwróci tych 8 straconych lat, w ciągu których mogło się urodzić około 100 tysięcy dzieci. Wynik waszych rządów jest dramatyczny. Mamy najmniejszą liczbę urodzeń od czasów II wojny światowej. Wy wprost sabotowaliście polską demografię. Wprost. Wywoleliście te pieniądze z budżetu państwa, zamiast zainwestować w polskie rodziny, w których mogłyby się urodzić dzieci, woleliście je zainwestować w swoje złote dzieci w spółkach Skarbu Państwa. I dlatego ten wynik jest dramatyczny. Ale od dziś sprzątamy. I dla wszystkich Polek i Polaków mamy dobrą wiadomość. Zmiana zaczyna się dzisiaj. Dziękuję.